Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z najnowszej serii na kanale, w której opowiadam wam co nieco o firmach z branży pożarniczej. Dzisiaj film o polskiej firmie produkującej zabudowy, a mianowicie Mototrak. Kiedy Mototrak zadebiutował na rynku pożarniczym? Jakie pojazdy produkują? I co wspólnego mają z foodtruckami? O wszystkim dowiecie się w dzisiejszym filmie. Zachęcam was również do zostawienia subskrypcji na kanale, aby żadne odcinki was nie ominęły. Zapraszam także na stronkę na Facebooku oraz na mojego Instagrama. Wszystkie potrzebne linki standardowo w opisie filmu. A teraz po krótkim wstępie zapraszam do oglądania. Mototrak to polska firma na rynku pożarniczym, specjalizująca się w tworzeniu zabudów do samochodów dla straży pożarnej. Dyrektorem firmy na obecną chwilę jest Jakub Chmiel, a sama firma ma swoją siedzibę w Kielcach. Mototrak na rynku pożarniczym rozpoczął swoją działalność w 1997 roku, czyli już 23 lata temu. Dostarczają oni dla jednostek PSP, jak i OSP samochody lekkie, średnie oraz ciężkie, które wykonywane są na podwoziach producentów, takich jak MAN czy Mercedes. W 2004 roku w firmie Mototrak został przyznany certyfikat w zakresie projektowania i zabudowa nadwozi ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych, który potwierdza mocną pozycję na rynku pożarniczym oraz wysoką jakość oferowanych produktów. W 2010 roku Mototrak został oficjalnym partnerem Polybuild Europe, firmy produkującej zabudowy oraz zbiorniki na wodę i pianę wykonanych w technologii kopolimerowej. Premiera pierwszego Polybuild Body, wykonanego zgodnie z projektem Mototrak, miała miejsce w 2011 roku na kieleckich targach Edura. Od 2014 roku firma, bazując na doświadczeniach uzyskanych we współpracy z Polybuild Europe, rozpoczęła samodzielną produkcję zbiorników oraz zabudów. A jakie pojazdy mają w swojej ofercie? Na oficjalnej stronie producenta znajdziemy 4 kategorie samochodów pożarniczych. Są to lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter oraz Iveco Daily, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z agregatem proszkowym produkowane na podwoziu od firm Renault, MAN, Mercedes oraz Iveco, przy czym te z proszkowym produkowane są tylko na podwoziu MANa, oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który produkowany jest na podwoziu MAN TGM 18320. Na początku filmu wspominałem coś o foodtruckach. Jest to dla mnie także ciekawostka, bowiem od 2016 roku firma Mototrak rozpoczęła także zabudowywanie samochodów gastronomicznych typu foodtruck. Jak na razie w ofercie posiadają jeden model samochodu, a mianowicie Renault Master. Lecz kto wie, może w przyszłości będzie ich więcej. Jeśli chcecie się zagłębić z informacjami o tym samochodzie, zostawiam wam link do niego w opisie filmu. A wy, jakie macie zdanie na temat firmy Mototrak? Podzielcie się z tym w komentarzach. A teraz to już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!